Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz chwilę na rozmowę? Może później. Próbuję określić, jak łusko świąt dostał się na Normandię. To choroba weneryczna. Przenoszą ją tylko wareny. Nieprzyjemne następstwa. Coś jeszcze? Pozwolę ci pracować. Będę tu w razie czego. Komandorze, mogę w czymś pomóc? Chcę tylko przez chwilę pogadać. Już? Nie lubię, gdy takie rozmowy są wymuszone, Shepard. Odłóżmy to na później. Porozmawiamy później. Komandorze? Prawdziwa piękność, co? Zabrałem to krogańskiemu watażce Gesarkowi. Jakieś 17 lat temu przewodził krwawej hordzie na Omedze. To nawet nie było zlecenie. Koleś pomyślał, że porwie transportowiec, na którym akurat leciałem. Poważny błąd. Mieliśmy z Gesarkiem pojedynek jeden na jednego. Przetrąciłem mu kulasy, wyrwałem spluwę i ukatrupiłem wszystkich drani z hordy, którzy akurat byli w pobliżu. W życiu nie widziałem tak zmaltretowanego krogańca. Zatrzymałem ten hełm, żeby przypominał mi jego żałosną minę. Myślę o wcześniejszych misjach. Masz chwilę? Może się czegoś nauczysz. Jack, obiekt zero. Nazywaj ją jak chcesz. Laska jest ostra. Przydałaby nam się taka niszczycielska mała suka 10 lat temu, jak wpakowaliśmy się do krogańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Załatwiliśmy wtedy masę krogan, ale straciliśmy zbyt wielu naszych. Więc Archanioł to twój dawny kumpel. Interesujące. Znałem niejednego gościa, który chciał go sprzątnąć. Sam nie widziałem w tym sensu. Obaj mamy ten sam cel. Ukatrupić jak najwięcej najemników, ale niezły z niego snajper. I przeżył, choć wszyscy najemnicy Omegi siedzą mu na karku. To niełatwa rzecz. Nie chcę cię zatrzymywać. Pogadamy później, Shepard. Co sądzisz o Mirandzie i Jacobie? Jacob nie wie, kim jest, ale to nie mój problem. Miranda jest suką Cerberusa. Wiedziałam to, zanim jeszcze otworzyła japę. Zdobyłem sporo surowców. Czy jesteś w stanie wykorzystać je w walce ze zbieraczami? Natknęłam się na schematy produkcji implantów L5X. Nadal mam je w głowie. Chcesz wiedzieć, czego mi potrzeba? Normalnie się tego nie tykam, ale nauczyłam się, jak sobie radzić sama. Co sądzisz o naszej misji? Mam to gdzieś. Muszę ją przetrwać, a potem spierdalam. Zdobyłem sporo surowców.
Czy jesteś w stanie wykorzystać je w walce ze zbieraczami? Rozkminiłam te L5X-y. Masz, wart. Nie targam ze sobą całej biblioteki na ten temat. Opowiedz mi o sobie, Jack. Nadal próbuję dowiedzieć się czegoś o sobie. Dziękuję, że mogłam przejrzeć te pliki. Jeśli to ci pomoże, to mnie to wystarczy. Nie próbuj być moim kumplem. Potrzebujesz mnie, bo dla ciebie zabijam. A ja ciebie ze względu na te pliki. I niech tak zostanie. Twoi przyjaciele z Cerberusa lubują się w paskudnych rzeczach. Znajdę coś, co może się przydać. Jestem tego pewna. A jeśli zdobyte odpowiedzi cię rozczarują? Nie szukam odpowiedzi. Szukam nazwisk, dat i miejsc. Co się stanie, jeśli znajdziesz to, czego szukasz? Udam się na łowy. Każdy, kto ze mną zadarł, zapłaci. Ich wspólnicy mi za to zapłacą. Ich przyjaciele też. Kiedy skończę w galaktyce, zwolni się sporo miejsc. Co cię łączy z Cerberusem? Wychowali mnie w kompleksie badawczym. Uciekłam jako dziecko i do dziś się ukrywam. I od tego czasu ciągle mnie ścigają. Ale niedługo role się odwrócą. Nie musisz żyć w tej dziurze. Jest ciemna, cicha i trudna do znalezienia. Czyli po mojemu bezpieczna. Wiesz, ten statek jest potężny. Mógłbyś zostać piratem i żyć jak król. Mogę ci pomóc. Musimy powstrzymać zbieraczy. Nie mam czasu na piractwo. Po wszystkim albo będziemy martwi, albo nadal będziemy tutaj. W kosmosie. Na tym statku. Pomyśl. Masa kredytów. Swoboda podróży dokądkolwiek zapragniesz. I tyle chaosu i zniszczenia. Dlaczego zabijanie aż tak cię fascynuje? Wychodzę z założenia, że każda śmierć kogoś innego niż ja zwiększa moje szanse na przetrwanie. Proste. Muszę lecieć. Tak? Słysz... Czym możemy służyć, komandorze? Kontynuujcie. Tak jest, komandorze. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. Dziękuję, komandorze. Rupert dobrze spożytkował nowe zapasy. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz jakieś sugestie co do potencjalnych ulepszeń? Tak, mam parę pomysłów. Spójrz na to. Komandorze, w czym mogę pomóc? Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. Shepard, czego sobie życzysz? Masz jakiś pomysł na usprawnienie uzbrojenia Normandii? Owszem, parę. Rzuć na to okiem. Daj znać, kiedy będziesz mieć materiały do ulepszenia działek. Pogadamy później, Garusie. Jakby co, będę tutaj.
Jak spędzisz najbliższą przepustkę? Myślisz, że zejdziemy jeszcze kiedyś z pokładu? Pewnie. Shepard zbiera... Shepard, cieszę się, że wróciłeś, ale uważaj na tę ostatnią. Ten kadłub nie pomieści zbyt wiele wariactwa. Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Joker. Potrafię poznać, kiedy słucha. Cały czas pana słucham, panie Moro. Wiem. Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Na razie tak. Mam pęknięcie w kciuku od przycisku wyciszania, ale powiedziałem swoje. Na razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. Komandorze? Na razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz pomysły, jak jeszcze przygotować się na zbieraczy? Pomysły, owszem. Kosztowne, ale potencjalnie cenne. Mogę ci pokazać. Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz pomysły, jak jeszcze przygotować się na zbieraczy? Przepraszam, zrobiłem co mogłem. Skupię się na badaniu techniki zbieraczy. Pozwolę ci pracować. Będę tu w razie czego. Komandorze, mogę w czymś pomóc? Co sądzisz o stanie załogi? Nie mamy pełnego składu. Bez odpowiednich specjalistów nie mamy szans. Coś jeszcze, komandorze? Masz pomysł, jak przygotować się na zbieraczy? Ten statek wzorowano na pierwszej Normandii, ale wiesz jak było. Zbieracze weszli w nią jak w masło. Ten pancerz nie jest już najwyższej klasy. Jeśli go nie ulepszymy, skończy się tragicznie. Przymierze pracowało nad nowymi zabawkami, zanim odszedłem. Mógłbym wykorzystać znajomości. Komandorze, mogę w czymś pomóc? Masz pomysł, jak przygotować się na zbieraczy? Mamy najlepszy dostępny pancerz. Nareszcie się nie znam, komandorze. Porozmawiamy później. Komandorze? Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz chwilę na rozmowę? Później. Aktualizuję dane dentystyczne załogi. Ekipa Cerberusa ma kapsułki z cyjankiem w trzonowcach. Prymitywne. Ładunki błyskowe w nerwach ocznych trudniej rozbroić. Coś jeszcze? Pozwolę ci pracować. Będę tu w razie czego. Tatuaże Jack są piękne. Barwne jak jej przeszłość. Za to martwi mnie jej charakter. Niepokoisz się o Jack? Wiem, że dobrze spisze się w walce. Ale jej nastawienie wskazuje na poważne problemy osobiste. Odtrąca ludzi, ale beztrosko podchodzi do seksu. Myślę, że sama nie rozumie swoich motywów. Nie zdziwiłabym się, gdyby zaczęła się do ciebie zalecać. Jeśli chcesz, żeby cię szanowała, dobrze to przemyśl. Postaram się jej nie wkurzyć. Daj znać, jeżeli ci się nie uda. Znajdę sobie jakąś kryjówkę. Co słychać? Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Ma pan nowe wiadomości na swoim prywatnym terminalu. Coś jeszcze, komandorze? To wszystko. Będę tu, gdyby... Thank you.
sonda poszła. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wykrywam anomalię. SOS. Użytkownik niezarejestrowany. Wyrzucam sondę. Czujniki coś wykryły.
Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda poszła.
Sonda wystrzelona. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Nie ma dla pana żadnych wiadomości. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Sonda poszła.
czas. Są za nami!